Nie chcę zadawać głupich pytań. Tworzyć z siebie mędrca. Te zdania nie mają znaczenia. Ani akcent słów, które wymówię. Nie chcę, by to brzmiało jak analiza. Pesymizmem się to jawi. Pozytywną myśl wykrzesem. Schopenhauer, mimo że miał depresję, to jednak dwa posiłki w restauracji zjadał. W świecie, gdy każdy wie dużo. W świecie, gdy każdy mówi. Po to, by wzmacniać to, co mówi. I po to, by to, co mówił, umierało. To, co się liczy, to to, czy współdzielisz pasję z człowiekiem. Pasję, która ma swój własny język, która ma swoją własną kulturę, która ma w sobie cel, utorowana bólem i szczęściem. Gdy każde zjawisko można opisać z punktu widzenia pasji, i gdy owe uczuciowe będzie zdekonstruowane przez drugie. Gdy jeden użyje komizmu, drugi użyje struktury. Jeden użyje ciszy, drugi przemocy. Pasja, kiedy lecisz, a wiatr za tobą na twą komendę. Fale ultradźwiękowych w dżungli. Gdy trzymasz linę i lecisz przez zieleń, nawet nie wiesz, czy wylądujesz. Gdy jesteś Tarzanem, kiedy myślą, że udajesz. Jednak gdy lecisz z wiatrem i gdy sekundy stają się godzinami, zarówno w tych sekundach, jak i godzinami wspomnień, kiedy w niebezpieczeństwie pokój, czy dźwięk śmiechów i rechotów, świstów z zewnątrz, które mają w sobie pozytywny dla nich wydźwięk, zmienią coś z liną, napiętą, gdy trzymasz Tarzania. Pokój na duszy zaczyna się wówczas, gdy uświadomisz sobie, że ze śmiechu można czerpać korzyść, że w śmiechu często jest dobrorzeczącość, a tam, gdzie jej nie ma, możesz ją znaleźć. Bo w każdej słabości jest siła. Słabości i rzucenia się w wir przygody. Jest siła odwagi wykrzesana, tak jak w kierunku zimnych iskier skrzemienia powiewa żar, z którego iskrzy płomień. Pokój na duszy zaczyna się wówczas, gdy akceptujesz, że świat jest rzeczywisty. Iluzją jest tylko zimno w nocy. Iluzją jest parzenie na opalającym słońcu.
żarliwość potu, kiedy biegniesz przez kilometry, przez pole i lasy, deszcze. I zenity wielości.